Zagłosami tyłami. Transmitowaliśmy do rąk do rąk przed miłosierdzia modlitwie przewodniczył ojciec Janika Stanisław. Szczególnie dzisiaj.
gorący temat. Doszło do ataku terrorystycznego. Otóż Czy może pan powiedzieć, czy to jest
wspierać. Tam już ta budowa cała jest w tej chwili. Już budowa zakończona. Ta krzewy też już są, prawda? Tak jak w pewnej mierze jest budowa zakończona, trwa teraz takie wykańczanie pewnego rodzaju detali, które nadal są opracowywane, aby to miejsce zastawy piękno, aby też pielgrzymi, którzy przebywają, również od tej strony takiej estetycznej, także poprzez to piękno uwielbiać Pana Boga i to piękno i też nam pomaga w tym, ponieważ nam to pomaga. Cieszymy się i też dziękujemy. Pani Wanda, Pani Papa, pozdrawiam. No, pozdrawiam oczywiście całe Radio Maria. Mój franciszkański zakonie świeckich, do którego należą wszystkie osoby, które do niego należą, na czele z naszym ojcem Janem, no i swoją rodzinę, córkę, wnuczka. Serdecznie pozdrawiam moich współbraci z Kasztoru, z Centrum Kościoła Honoracji, każdego dnia jest również celowana mieszkanie, także więc na właśnie na osób, które wspierają Radio Maria, chciałbym przy nim uzdrowić się za ten czas, za to spotkanie i też zamierzcie nasze intencje. Tam, gdzie jesteście, na co dzień też polecać nas, o to serce prosimy. Tak samo jak zagrożenie wypadkiem samochodowym, po prostu Francuzi się przyzwyczaili do tego, że żołnierze patrolują ulicę, że Francja zmieniła się. Wysoko podnoszone środki bezpieczeństwa i dotychczas bezpieczeństwa nie są w stanie gwarantować się bezpieczeństwa na 100%. Po prostu oczywiście wiedzą z tą sytuacją i mają świadomość tego, że zaczyna się panu do mapy, mogą się zadać i mogą również pamiętać się ich ofiarami. Z Paryża Zbigniew Stefanik, korespondent polskich mediów we Francji. Bardzo panu dziękuję za wzmowę. Reklama. Michała, wierzysz, że Nowakowi też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Jaki Krzysiek? No ten od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? No wymienili swój stary telefon na nowego smartfona z dużym ekranem, Misiu. 150 zł taniej. Ty też wymienił w Media Expert swój stary telefon na nowoczesny smartfon Samsung Galaxy J5 z dużym wyświetlaczem za jedyne 699 zł. Teraz taniej o 150 zł. Dzień dziecka w Lidlu. Już jutro ponad 150 zabawek w atrakcyjnych cenach. Na przykład szeroki wybór klocków Lego w super cenach, a także rowerki, rolki i wiele innych. Wow, hulajnogi już od 79 zł za sztukę. Lidl. Więcej na radość z życia. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Marszałek Senatu odpowiedzialny za kontakty z Polonią ogłosił najważniejsze cele na jubileuszowy rok stulecia polskiej niepodległości. Stanisław Karczewski spotkał się z mieszkańcami Grodziska Mazowieckiego, z którymi rozmawiał m.in. o sytuacji naszych rodaków za granicą.
W tym roku, na setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, zwiększyliśmy finansowanie działań polonijnych 75 milionów obowiązujących przez ponad 10 lat do 100 milionów i będziemy o Polonię dbali, bo to dla nas jest niezwykle istotne i ważne i dla budowania wspólnoty narodowej z Polakami mieszkającymi za granicą. Marszałek Senatu bierze udział w serii spotkań z wyborcami zapowiedzianych od połowy kwietnia przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Nie żyje dwóch z trzech poszukiwanych górników, których udało się odnaleźć w kopalni Zofiówka. Jednego z pracowników odnaleziono wczoraj wieczorem, drugiego górnika dzisiaj. Ratownicy natrafili na nich w zalewisku podczas wypompowywania wody. Z Katowic Joanna Opas. Lekarz, który dokonał oględzin ciał, stwierdził zgon, poinformował Tomasz Siemieniec z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jednego z pracowników udało się odnaleźć wczoraj wieczorem, drugiego natomiast dzisiaj. Ratownicy natrafili na ciała w zalewisku podczas wypompowywania wody. To z tego miejsca pochodziły sygnały radiowe z lamp górniczych, które ratownicy wcześniej namierzyli. Akcja nadal trwa. W dalszym ciągu poszukiwany jest ostatni z zaginionych. Ratownicy pracują w ekstremalnie trudnych warunkach. Pod ziemią pracuje 18 zastępów ratowników. Zarówno rodziny górników, jak i ratownicy są pod stałą opieką psychologa. Poprawa sytuacji zwierząt hodowlanych w Polsce oraz poprawa jakości życia ludzi mieszkających w pobliżu ferm to główne cele nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, którymi wkrótce ma się zająć Sejm. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, sprawozdawca ustawy, przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański powiedział w Polskim Radiu 24, że nowelizacja ma też uregulować wydatki związane z ochroną zwierząt. Jest to projekt bardzo szeroki, bo on dotyczy generalnie w ogóle sytuacji zwierząt w Polsce. Jest to próba ucywilizowania tej sytuacji, poprawienia warunków. A oprócz tego zlikwidowania patologii, jaką jest wydawanie, marnotrawienie publicznych pieniędzy na ochronę zwierząt w Polsce. Jak zaznaczył poseł PiS, projekt nowelizacji poprawi też życie ludzi mieszkających w pobliżu ferm zwierząt futerkowych. Którzy cierpią na przykład w wyniku ulokowania w ich miejscowościach zwierząt futerkowych, co niszczy ich system ekologiczny, a przede wszystkim psuje powietrze i powoduje wyludnianie się tych miejscowości, drastyczny spadek cen ziemi. Propozycje zmian w ustawie zakładają m.in. zakazy wykorzystywania zwierząt w cyrkach, trzymania psów na łańcuchach oraz hodowli zwierząt na futra. Nowelizacja zakłada też zmianę zasad działalności schronisk dla zwierząt oraz ich finansowania. Pod poselskim projektem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt podpisało się kilkudziesięciu parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, w tym prezes PiS Jarosław Kaczyński. Komisja Europejska chce wpisania do umowy o Brexicie możliwości przedłużenia okresu przejściowego o pół roku, pisze tygodnik Independent on Sunday. Ma to wynikać z zaniepokojenia Brukseli brakiem postępów w negocjacjach. Tygodnik pisze jednak, że w obliczu wewnętrznych podziałów również część członków rządu nie wyklucza takiego rozwiązania. Grudzień 2020. Według obecnego planu to data zakończenia okresu przejściowego, data ostatecznego zerwania z Unią, ale dziś Independent pisze, że Bruksela chce naciskać na to, by stworzyć furtkę awaryjną. Możliwość przedłużenia tego okresu o pół roku. Powód? Według gazety w Unii rośnie zaniepokojenie brakiem postępów na wyspach w sprawie tego, jak po Brexicie wyglądać będą kontrole celne. W brytyjskim rządzie to ciągle kwestia sporna. Z dzisiejszych wyliczeń Daily Telegraph wynika, że 12 z 28 brytyjskich ministrów nie zgadza się w tej sprawie z premier. Ta forsuje system tak zwanego celnego partnerstwa, na tym, że to Londyn w imieniu Unii pobierał wysłane towary przepływające z wysp na kontynent. Ale w tym tygodniu szef dyplomacji Boris Johnson określił ów system mianem szalonego. Według doniesień mediów minister do spraw Brexitu David Davis grozi dymisją. Obaj chcą innego rozwiązania, rozwiązania bez precedensu. Monitoring towarów odbywałby się przy pomocy wysoce rozwiniętej technologii, sieci komputerów czy innych kamer. Żadna ze stron nie chce kompromisu, pisze Sunday Times. Sunday Times, w którym dziś premier apeluje o jedność i dodaje, trzeba się przygotować na kompromisy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rzeczowo z rzecznikiem. Przed mikrofonem Justyna Golonko. Zapraszam na naszą nową niedzielną audycję Rzeczowo z Rzecznikiem. Nazwa już właściwie mówi sama za siebie. W tej audycji będziemy, dzięki rozmowom z rzecznikami, pokazywać Państwu, czym konkretnie zajmują się dziś działające w kraju instytucje okołogospodarcze, konsumenckie czy ubezpieczeniowe. Jakimi sprawami się zajmują i kto może się do nich o radę, o pomoc zgłosić. Dziś nasz cykl otwiera Małgorzata Cieloch, rzeczniczka Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Dzień dobry. Dzień dobry. Pod lupę bierzemy dziś Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jakimi konkretnie obecnie sprawami zajmuje się urząd? Co jest teraz takim najważniejszym działaniem, postępowaniem urzędu? Czy to jest to ostatnie międzynarodowe postępowanie przeciwko Gazpromowi, o którym coraz głośniej mówi się też poza granicami naszego kraju? Tak, to prawda. To jest jedna z najważniejszych spraw chyba w ostatnich latach prowadzona w tej chwili przez urząd. Wszczęta dosłownie kilka dni temu. Ja tylko przypomnę dla wszystkich tych, którzy być może... 13 maja dzisiaj. Czego dotyczy działania urzędu. Wszczęliśmy postępowanie już właściwe, czyli postawiliśmy 13 maja Gazpromowi i pięciu spółkom, które naszym zdaniem mimo próbują obejść tak naprawdę polskie prawo i sfinalizować budowę gazociągu Nord Stream 2. Pamiętajmy o tym, że Gazprom już Łokik kilka lat temu uznał, że jest monopolistą na tym rynku, więc tak naprawdę jeszcze dawanie możliwości budowania... Chciał ominąć prawa polskiego rządu i budować ten gazociąg, wiesz. Naszym zdaniem jest niedozwolone. I to jest też to postępowanie, ta celowość działania naszego w tym wypadku jest nastawiona przede wszystkim na ochronę polskiego rynku, polskiego konsumenta, bo gaz, jeżeli nawet my w kuchni nie odkręcamy codziennie, każdy sobie przygotować śniadanie czy jakieś pożywienie, to pamiętajmy o tym, że jest obecny na polskim rynku w różnych innych sytuacjach, więc generalnie to jest bardzo ważne postępowanie. Bardzo ważne postępowanie precedensowe, podkreślmy. Tak, no po pierwsze, polski rząd automotorowy wstrzyma postępowanie przeciwko które naszym zdaniem obeszły tak naprawdę polskie prawo antymonopolowe, czyli próbowały zrealizować cel finansowania Nord Stream 2. Jeśli te zarzuty się potwierdzą, to cele mogą być bardzo wysokiego, do 10% obrotu. To mówimy nie o łącznym zysku kontorze, tylko o każdym z obrotów tych spółek, które uczestniczyły w tym konsorcjum. Więc to są naprawdę bardzo ważne sprawy i to jest właśnie ten rodzaj działalności urzędu. Przechodząc może jakby do tego, czym się to zajmuje, gdzie w nazwie mamy Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów. No w ogóle bardzo dziękuję, że jesteśmy tym pierwszym urzędem, który ma pokazać, czym się zajmujemy, bo zobaczcie Państwo, w wolnym rynku tak naprawdę nie ma ochrony konsumenta bez ochrony konkurencji. Ta decyzja właśnie pokazuje, czy to wszczęcie, to postępowanie, to działanie prezesa urzędu sprzeciwko właśnie Gazpromowi pokazuje jasno, że jeżeli nie ma konkurencji na rynku, jeżeli jest jakiś podmiot dominujący, wykorzystujący swoją siłę, to traci tak naprawdę ostatecznie beneficjent ten, który jest konsumentem, który płaci ostatecznie większą cenę za na przykład... Także jest ochrona, widzicie Państwo. W wolnym rynku dość nie ma tego, z handlem w niedzielę, z kombinowaniem, omijaniem polskiego prawa. I teraz zajmiemy się lichwą, proszę Państwa, różnych, przeróżnych firm. Profikredyt, Assa, proszę Państwa, przeróżne mikrokassa, przeróżne firmy pozabankowe biorą 2-3 razy więcej niż dały. Rozumiesz? O to chodzi. Czyli konsument, czyli cierpią i duzi i mali. Tak, cierpią i duzi i mali. No ludzie cierpią, a jest ochrona. I teraz sprzeczności są, no ochrona jest wszelka. I oczywiście karą finansową. Ale takie postępowania pewnie trwają, bo to są duże, poważne sprawy. Tak, to są duże, poważne sprawy. Pamiętajmy o tym, że... To są duże. Może być na rynku kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu, natomiast one, te monopole nie mogą nadużywać swojej pozycji rynkowej, to jest bardzo często mylone. Czyli może istnieć jakiś monopolista, bo na przykład istnieje monopol naturalny na wydobycie diamentów i to będzie ten przedsiębiorca, który właśnie wydobywa te diamenty. Natomiast on nie może wykorzystywać swojej pozycji w stosunku do innych. Najczęściej spotykamy monopolistów na właśnie rynkach takich jak energia, jak na przykład lokalne jakieś społeczności. Często monopolistą staje się gmina, która na przykład narzuca jakieś poprzez swoje spółki komunalne jakieś nieuczciwe ceny konsumentom za różne dobra, więc takimi sprawami się również zajmujemy. Pani Małgosiu, a czym jeszcze ostatnio się zajmowaliście? O czym warto w tym momencie powiedzieć? Czym się pochwalić? No właśnie taka rzecz, która jest bardzo, bardzo nowa, to jest postępowanie wyjaśniające, tak naprawdę cztery postępowania wyjaśniające, które dotyczą takiej praktyki związanej z
podróżowaniem, jeśli chodzi o konsumentów, ale są również związane z ochroną konkurencji, czyli tak zwane sklepy kiss and fly. Cał i leć, mówiąc po polsku. Pewnie każdy z konsumentów spotkał się z tym, że przyjeżdżając na lotnisko jest 7, 10, 15 minut wolnego czasu na możliwość właśnie niepłacenia, a jednocześnie zaparkowania samochodu i rozpakowania czy podjechania właśnie pod lotnisko. To jak wiemy, opłaty na lotniska są naprawdę wysokie. To prawda. No, to jest taki trochę, zobaczcie Państwo, quasi monopol, no bo lotnisko jest tylko jedno, jest jeden parking najczęściej przy nim. No i teraz my to, co sprawdzamy, to oczywiście, czy te zasady właśnie konkurencji są w jakiś sposób nienaruszane, bo po pierwsze są bardzo różne opłaty na lotnisko. Po drugie, to czasy też są różne. Sprawdzamy, czy rzeczywiście to nie jest krzywdzące nie tylko dla samego konsumenta, ale również dla tych stref parkowania, które są poza lotniskiem, czy są niezwiązane z samą przestrzenią lotniska. Więc to jest postępowanie, które wszczęliśmy no, chwilę temu tak naprawdę i to też pokazuje, że korzystać na tym, czy na wynikach tego postępowania skorzystać będą mogli również konsumenci. Przy tym to jest właśnie ten rodzaj tak zwanego postępowania wyjaśniającego, czyli ono jest w sprawie, my tam nie stawiamy zarzutów, tylko badamy. Chciałam o to Panią dopytać, na czym polega to postępowanie? Bo mówi Pani, wszczęliśmy postępowanie, przyglądacie się, kontrolujecie, wysyłacie swoich ludzi. Jak to w praktyce wygląda? W praktyce wygląda to może w ten sposób, a w tym wypadku po prostu odpytujemy przedsiębiorców i zbieramy dane, czyli odpytujemy, jak wygląda kształtowanie polityki cenowej w danym na danym konkretnym lotnisku. To będzie Warszawa, to będzie również Modlin, czyli duże lotniska. I teraz przedsiębiorca odpowiada, UOKiK analizuje te dane, jeśli mu się coś nie zgadza, to może na przykład wysłać kontrolerów, którzy zapytają już bezpośrednio w siedzibie przedsiębiorcy danego przedsiębiorcy o potwierdzenie danych. My mamy taką szczególną możliwość skontrolowania przedsiębiorcy właśnie w jego siedzibie. Przy tym na taką kontrolę z przeszukaniem, taką już z udziałem policji musi zgodzić się Sąd Ochrony Konkurencji Konsumentów. Czyli taki jakby urząd nie może sam z siebie wejść do przedsiębiorcy, to jest obwarowane wieloma czynnikami. Także tu jest też może ważna informacja dla przedsiębiorców, którzy nas słuchają. Urząd działa nie przeciwko przedsiębiorcom, ale przeciwko nieuczciwym przedsiębiorcom. Natomiast tak naprawdę działa po to, żeby chronić rynek. Zobaczcie Państwo, jak się patrzy na wszelkie gospodarki wolnorynkowe, to tam zawsze jest jakiś urząd antymonopolowy. Dlaczego? Dlatego, że między dwoma przedsiębiorcami, trzema, czterema, też zawsze dochodzi do takiej sytuacji niewygodnej, której któryś próbuje wykorzystywać tych słabszych, albo narzucać jakieś warunki. I taką drugą nogą naszej działalności, jeśli chodzi o ochronę konkurencji, to są różnego rodzaju kartele. One są najczęściej znane z jakichś amerykańskich filmów, gdzie siada przy stole kilkunastu, mawia się na cenę jakiegoś dobra. Ale satelicka mafia. Tak, ale takie rzeczy mieliśmy również też w Polsce, gdzie Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów wydawał decyzje dotyczące cementu, ustępowania, dotyczące decyzje właśnie farb, czy jakichś takich nawozów. Nawozów, czyli takich rynków, które są występują produkty właśnie mocno homogeniczne. Postępowania te trwały rzeczywiście wiele lat, ale pamiętajmy o tym, że to są kartele też, które trwały wiele lat. I jakbyście Państwo zerknęli do tych decyzji, to jest w pewnym sensie jak taka powieść kryminalna, gdzie naprawdę działy sprzedażowe myślą, jak ukryć to nielegalne porozumienie, bo ustalenie ceny w gospodarce wolnorynkowej jest niemożliwe. Tak naprawdę to jest gra podaży i popytu. Natomiast jeśli ktoś chce nią sterować, no to wtedy wkracza Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów. I po to między innymi, tu jest może od razu taki apel do czy przedsiębiorców, czy ochrona osób, ochrona osób niepełnosprawnych. Ochrona jest, ochrona, wszędzie ochrona, proszę Państwa. No widocznie nie chcą, żeby te banki też, proszę Państwa, były żydowskie, lichwiarskie i nerwowe, tak jak ten bank Ferratum się facet trzęsie, że wiesz, musi być i tu i teraz, a jak prowidenci, to ja mam, wiesz, z luzem amerykańskim i za 3 miesiące zapłacę i za 4 miesiące, bo tam się płaci takie coś w prowidencie, że można się spóźnić. Natomiast na to sobie nie mogą te lichwiarskie, żydowskie banki pozwolić i się trzęsą.
się wściekają, chcąc omijać, a ominąć polskie prawo, co jest bezprawiem w sumie. Wiesz, to znaczy, to się okaże, bo to, wiesz, im się wydaje, że już jak tak zaczęli, jak kiedyś Żydzi, wiesz, w czasie Mojżesza, że Mojżesz poszedł sobie na górę po prawo, po przykazania, a my sobie cielca ze złota ulepimy. Ha, 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 ha. Naród Boży, radę da, że to był niby naród Boży, a to nie był naród Boży, cielca ze złota. Mojżesz wszedł, a oni dopiero... Że ta cena nieuczciwa może być na przykład z wynikiem zmowy albo nadużycia pozycji dominującej. Natomiast no, sprawdzimy w tym wypadku, jak kształtują się te ceny i z czego tak naprawdę, co jest tym czynnikiem cenotwórczym, z czego wynikają dość krótkie czasami naszym zdaniem, a czasami nowość dość drogie opłaty w sytuacji czasu danego na tego ostatniego całusa przed lutem. Więc ja myślę, że to pierwsze jakieś efekty można spodziewać się po wakacjach. Natomiast jeszcze raz przypomnę, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie jest urzędem do spraw cen, chociaż zdradzę Państwu, ponieważ co jakiś czas mamy takie pytania, czy my nie moglibyśmy się zająć na przykład i unormować się, czyli ustalić jedną cenę. To jest niemożliwe, po to jesteśmy, żeby dbać o właśnie takie równe zasady konkurencji na rynku. To powiedzmy teraz o tym, jak dużo osób do Was pisze, dzwoni, czy ta liczba skarg rośnie i na co przede wszystkim skarżymy się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. No właśnie, to jest coś bardzo ciekawego, że ja już z urzędem jestem związana wiele, wiele lat i jakby skala różnego rodzaju problemów rzeczywiście się zmienia, bo zmienia się zazwyczaj wtedy, kiedy wchodzą jakieś nowe technologie, nowe praktyki, ktoś coś wymyśli. Natomiast są takie branże, które wydaje mi się, że od wielu lat są jednak stale obecne w naszych skargach i to jest niezmiennie branża finansowa i branża usług telekomunikacyjnych, jeśli chodzi o usługi, natomiast jeśli chodzi o produkty czy sposób jakieś problemy konsumentów ze sprzedawcą, to dotyczą one takiego bardzo prostego, ale najważniejszego procesu reklamacyjnego, czyli konsument coś kupił, zepsuło się i konsument próbuje dochodzić swego, czyli zobaczcie Państwo, reklamacja obuwia to jest coś, co w statystykach wszystkich od wielu, wielu lat stanowi ogromne te pierwsze słupki. I dlaczego tak wynika? No mi się wydaje, że proszę Państwa, to jest trochę tak, że dość łatwo konsumentowi zobaczyć wadę w bucie i rzeczywiście pójść do sprzedawcy, zażądać reklamacji. No, najczęściej sprzedawca, jeżeli jest uczciwy, to przyjmuje i dochodzi do jakiegoś kompromisu, ugody. Natomiast jeśli nie, no to zaczyna się ten proces cały dochodzenia roszczenia. W przypadku takich usług skomplikowanych, czy jakichś umów wieloletnich, to konsument o tym, że coś się dzieje z jego umową, dowiaduje się tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy jest problem. I tak mamy z umowami na przykład o kredyty, czy kredyty konsumenckie, czy kredyty hipoteczne. I tak mamy również z umowami związanymi na przykład o zakup telefonu i usługi jakiejś dostarczania nam właśnie telekomunikacyjnych usług. Powiedziała Pani, że Wy nie narzucacie i nie możecie narzucać cen i mówić o tym, że coś jest za drogie czy za tanie, ale też taka ważne działanie urzędu to ocena i kontrola jakości różnych produktów. Choćby jakość żywności, temu się przyglądacie. To prawda, mamy takich zaplanowanych rocznie około 30 do 40 dużych kontroli. Taki plan kontroli przygotowywany jest w oparciu bardzo często o skargi właśnie konsumentów. Tego nie ma w tej naszej nazwie, ale rzeczywiście jakość jest dla nas i taki nadzór nad rynkiem ogromnie ważny. I teraz badamy nie tylko żywność, badamy bardzo różne produkty, badamy meble dla dzieci, żywność, ale również różnego rodzaju właśnie restauracje, czy na przykład przedsiębiorców sprzedających w internecie. I zawsze sprawdzamy 13 maja. Jaka jest jakość? Czy jakieś produkty? 13 jest maja. Takich kontroli jest rzeczywiście kilkanaście dużych w roku, ale również po sygnałach konsumentów możemy zbadać jakąś kontrola konsumencka. Wcześniej nie przewidywaliśmy.